Witam Państwa. W tym roku z wielu różnych powodów nie odbędzie się spacer śladem cieszyńskiego tramwaju, ale myślę, że zadowolę Państwa tą oto wypowiedzią w ramach spotkań szersznikowskich. No myślę, że zaczniemy tak jak zawsze, czyli dzwonkiem cieszyńskiego tramwaju, który właściwie jest jedynym elementem, jaki z tego tramwaju do naszych czasów się ostał. Szanowni Państwo, no jak co roku organizowaliśmy razem z Leszkiem Lipsą spacery szlakiem cieszyńskiego tramwaju. W tym roku z kilku powodów się one nie odbędą. Przede wszystkim zgodnie z tym, co otrzymaliśmy z Uniwersytetu Karola w Pradze, notowane będą bardzo niskie temperatury powietrza, a zauważyłem, że wszyscy uczestnicy spacerów śladem cieszyńskiego tramwaju no raczej niskich temperatur nie lubią. Po drugie, ulica Głęboka jest rozkopana, a po trzecie mamy zarazę. Zatem postaram się Państwu w kilku słowach przybliżyć historię cieszyńskiego tramwaju. Część z Państwa zapewne już coś nieco o nim wiedziała, wie. Część z Państwa być może była na spacerach śladem cieszyńskiego tramwaju i słyszała to, co przynajmniej w części to, co powiem. Natomiast jak Państwo może wiecie, ja co roku próbuję jakieś nowe informacje dotyczące tego tramwaju zdobyć i Państwu przekazać, co też czynię. Cieszyński tramwaj w tym roku obchodzi właściwie prześwietne dwie rocznice. No jedna może jest gorsza, natomiast jedna, czyli 110. rocznica otwarcia linii cieszyńskiego tramwaju elektrycznego, natomiast druga to 100. rocznica jej likwidacji. Sama geneza cieszyńskiego tramwaju ma jednak początki już w roku 1909, kiedy to miasto Cieszyn wystąpiło o koncesję na budowę linii kolejki elektrycznej, jak to się wtedy nazywało. Warto zauważyć, że była to od razu kolej elektryczna, a nie jak w innych miejscowościach, chociażby kolej perowa, czy też kolej konna, która też na naszych terenach występowała. Oczywiście Cieszyn nie był pierwszym miastem Śląska Cieszyńskiego, w którym tego typu środek transportu zagościł. Już wcześniej taki środek transportu był w Bielsku, w Boguminie, w Ostrawie. Natomiast co ciekawe, tego samego dnia, czyli 12 lutego 1911 roku, również otworzono kolejkę, tym razem parową, dla miasta Strumienia, która prowadziła ze Strumienia do stacji w Chybiu. W 1909 roku podjęto pierwsze próby, w roku 1910 rozpoczęła się budowa tejże linii. Prace postępowały dosyć szybko, właściwie w sierpniu się rozpoczęły, już w październiku można było wnioskować, że linia zostanie otwarta. Tak się jednak nie stało, gdyż po kontroli organów zwierzchnich stwierdzono, że szyny zastosowane są zbyt słabe, natomiast linia nie sięga do koszar, co było jednym z właściwie z podstawowych warunków wysuwanych przez stronę w Wiedniu jej budowy. Musiano tą linię poprawić. W grudniu 1910 roku do miasta koleją został przetransportowany pierwszy wagon przyszłej kolejki elektrycznej. Były to wagony, jak Państwo zresztą widzą, bardzo estetyczne. Przedział wewnętrzny wyłożony drewnem, zamykany przesuwnymi drzwiami. Przedział motorniczego nie był już tak komfortowy, jak Państwo widzą. Szyba przednia jedynie osłaniała motorniczego przed warunkami atmosferycznymi i kawałeczek dachu, natomiast boki były zupełnie przewiewne, co powodowało, że w okresie zimowym warunki pracy były dosyć ciężkie i ci motorniczy musieli mieć no, dosyć grube okrycia. Wszystkie wagony zostały wybudowane w fabryce Franciszka Ringhofera w Pradze, która w zasadzie budowała większość ówczesnych austro-węgierskich wagonów tramwajowych.
i pomalowane były w zasadzie na standardowe kolory typowe dla monarchii austro-węgierskiej. Oczywiście nie w każdym mieście, tak, bo niektórzy z Państwa już wcześniej mi zarzucali, nie w każdym mieście one były pomalowane właśnie na biało-czerwono, natomiast chociażby w Wiedniu czy w Pradze te kolory zostały zatrzymane i podobnie było w Cieszynie, przy takiej kolorystyce pozostaną. Jak Państwo widzą, wagon nie jest zbyt obszerny, jest to wagon dwuosiowy, charakteryzujący się również tym, że nie posiada pantografu charakterystycznego dla późniejszych konstrukcji, natomiast odbiera tak zwany odbierak lirowy, ponieważ on ma kształt takiej liry. Wagon był dwukierunkowy, dlatego że warto zauważyć, że planowana linia, chociażby ze względów oszczędnościowych, ale również przez to, że nie planowano zbyt dużych potoków pasażerskich, była linią jednotorową. Także wagon, który znajdował się na końcu linii, zmieniał kierunek ruchu poprzez przejście motorniczego z jednej strony wagonu na drugą i przełożenie tego odbieraka lirowego, jak Państwo widzą, przy pomocy zwykłego kawałka sznurka, który został pociągany i ten odbierak przejeżdżał na drugą stronę i można było kontynuować jazdę w stronę przeciwną. Nie zastosowano pętli. Wówczas pętle nie były masowo używane w komunikacji tramwajowej. Stosowano właśnie ślepe krańcówki, na których te tramwaje zmieniały kierunek. Dlaczego w ogóle ta linia powstała? Co było przyczyną jej budowy? No, tak jak w większości, przynajmniej na Śląsku Cieszyńskim, budowanych linii tramwajowych, konieczność wynikła z tego, że dworzec kolejowy, który już w 1869 roku pojawił się w Cieszynie, no obecnie jest to dworzec w czeskim Cieszynie, został zlokalizowany na obrzeżach miasta. Tak było w większości przypadków. W Boguminie, w Ostrawie, dlatego też powstawały tam, czy w Bielsku, tam właśnie powstawały linie tramwajowe, które musiały przetransportować pasażerów kolei do centrum miasta. Wówczas miasto Cieszyn no, miało spore znaczenie. Siedziba Komory Cieszyńskiej, szereg urzędów, ale przede wszystkim koszary. Tak, w koszarach, w których znajdowały się nie tylko wojska Landwehry, ale także regularna jednostka Armii Austro-Węgierskiej. Stąd potrzeba przetransportowania tam przede wszystkim żołnierzy. Zresztą w początkach już istnienia tej linii tramwajowej zakładano, że ci żołnierze będą jeździć tą linią i będą jeździć ze zniżką. Więc takie było jedno z założeń, które przyszło, że tak powiem, odgórnie z Wiednia. Zatem linia poprowadzona została od dworca, no obecnie w czeskim Cieszynie, poprzez ulicę Dworcową, ulicę Główną, zwaną również Saską Kępą, do mostu na rzece Oldzie. Most, który znajduje się obecnie pod zamkiem. Przed tymże mostem znajdowała się pierwsza mijanka. Tych mijanek na linii cieszyńskiego tramwaju były konkretnie dwie. Musiały się one znajdować, gdyż jednorazowo na linii znajdowały się trzy wozy. Linia była jednotorowa, więc gdzieś te wagony musiały się wyminąć. Co ciekawe, co warto zauważyć, ruch w Austro-Węgrzech był lewostronny, dlatego wagony mijały się z lewej strony.
Następnie wagon wjeżdżał na ulicę Zamkową, gdzie znajdował się również przystanek na żądanie. Poprzednie przystanki również znajdowały się na ulicy Dworcowej, czyli ten pierwszy, na ulicy Głównej, u wlotu ulicy Praskiej. Po przejechaniu ulicy Zamkowej zaczynał on pokonywać najbardziej stromy odcinek na swojej trasie, a mianowicie wznoszącą się ulicę Głęboką. Zastanawiam się pewnie Państwo, jak wagon, który w zasadzie ważył ponad 10 ton, w ówczesnych warunkach przemieszczał się tak stromą ulicą. Otóż już wtedy stosowano szereg metod, które temu sprzyjały i cieszyński wagon został wyposażony w automatyczne, pneumatyczne piasecznice, które wysypywały piasek pod koła tego tramwaju, aby zwiększyć przyczepność i dzięki temu ten tramwaj pokonywał odcinek. Oczywiście mówmy się, że prędkość jazdy tego wagonu nie była duża, to było około 7 do 12 km na godzinę. Natomiast w ówczesnych warunkach była ona zupełnie wystarczająca. Mimo że cieszyńskie drogi, szczególnie ulica Głęboka, no były brukowane, natomiast no w większości miast chodziło o to, żeby nie taplać się w błocie, które wtedy wielokrotnie zalegało na tychże ulicach. I wagon wznosił się, wjeżdżając w górę ulicy Głębokiej, i zatrzymywał się na przystanku na żądanie przy ulicy Menniczej, u jej wylotu, aby ludzie mogli skorzystać z Teatru Cieszyńskiego, który już wówczas powstał, a następnie jechał dalej, zatrzymywał się przed przystankiem obok hotelu Austria, zwanego później Grand Hotel Austria, mieszczącego wielką salę balową, z której niejednokrotnie pasażerowie tego tramwaju zapewne korzystali. Następnie przejeżdżał przez Stary Targ, na którym to był przystanek obligatoryjny, ten tramwaj zawsze się tam zatrzymywał i kierował się w stronę rynku. Rynek, plac Demla, najważniejszy element cieszyńskiej linii tramwajowej. Tutaj znajdowała się główna mijanka, tutaj zapewne najwięcej osób wsiadało i wysiadało z tego wagonu. Także było to ważne miejsce w całej sieci. I następnie tramwaj zmierzał wjeżdżając w ulicę Szersznika. Tutaj natomiast było miejsce częstych wypadków. Otóż, jak w historii każdej linii tramwajowej, zdarzały się również wypadki. No, pierwszy wypadek w ogóle zdarzył się może nie na ulicy Szersznika, ale akurat na Wyższej Bramie, kiedy to dziewczynka wbiegła pod nadjeżdżający wagon tramwajowy. Na szczęście nic się nie stało, bo jak Państwo mogą zauważyć, cieszyński tramwaj miał pewne zabezpieczenia, które wymyślone zostały w Stanach Zjednoczonych, natomiast już wprowadzone właśnie w tego typu wagonach. Z przodu mają Państwo taki element, który spychał przeszkody, tak? Natomiast pod nim jest na sprężynie element, który zwisał cały czas pod cieszyńskim tramwajem, natomiast który miał zbierać wszystkie inne przeszkody, żeby nie znalazły się pod kołami cieszyńskiego tramwaju. Jak Państwo też widzą, cieszyńskie służby zabezpieczyły sam niebezpieczny element, jakim jest wózek tego tramwaju, kawałkiem deski, żeby nikt tam po prostu nie wsadził nogi. Standardowo ta deska nie występowała. To jest jakby element dodatkowy dodany przez służby cieszyńskiego tramwaju. Tak się też stało. Dziewczynka, która wpadła pod cieszyński tramwaj, nie dostała się pod koła, bo została wyłapana jakby przez ten element zabezpieczający i na szczęście w okolicy znajdował się lekarz, który szybko opatrzył dziecko i nic się nie stało. Potrącenia zresztą były na porządku dziennym, mimo że wcześniej miasto wprowadziło szereg przepisów zabraniających ustawianie jakichkolwiek elementów w odległości 1 metra od torowiska, jednocześnie wprowadzając przepisy, które nie były regulowane odgórnie, że tramwaj ma absolutne pierwszeństwo przejazdu. Niejednokrotnie jednak zdarzało się tak, że konie na dźwięk tego tramwaju, który mówmy się był głośnym środkiem transportu, to, że Państwo widzą ten tramwaj na pocztówkach i jest bardzo piękny, cichutki,
estetyczny, nie znaczyło to, że on taki był w warunkach eksploatacji. Mianowicie ten tramwaj był głośny. On nie posiadał jakichś elementów, szczególnie torowisko, które te drgania jakoś absorbowały. Zatem poruszając się po cieszyńskich ulicach, szczególnie na Łukach, które znajdowały się między innymi na ulicy Głębokiej przy skrzyżowaniu z ulicą Zamkową, on wydawał z siebie szereg różnych głosów. I te głosy między innymi płoszyły konie. Tak właśnie działo się na ulicy Szersznika, gdzie zanotowano przynajmniej dwa wypadki. Pierwszy to było rozbicie wozu z mlekiem, który stał na torowisku, no niestety nielegalnie, u wlotu ulicy Szersznika, a kolejny rozbicie wózka pana Pawła Górniaka z Gumien, który również w roku 1917 niestety zostawił na torowisku swój pojazd. Została ona całkowicie rozbite, wagon nie poniósł jakichś poważniejszych uszczerbków. Natomiast najpoważniejszy wypadek w historii cieszyńskiego tramwaju związany był z ulicą Głęboką. Tam właśnie, już Państwu mówiłem, że podjazd, mimo że trudny, odbywał się dosyć sprawnie. W okresie zimowym oczywiście tory były odpowiednio utrzymywane. W okresie wojny na przykład przez jeńców rosyjskich. Ale problem pojawiał się ze zjazdem. Mianowicie, mimo że tramwaj posiadał systemy hamulcowe, bo to nie jeden, ale kilka systemów hamulcowych, zdarzało się, że one nie zadziałały. I tak stało się wtedy, kiedy tramwaj zjeżdżał ulicą Głęboką i próbował wjechać w łuk ulicy Zamkowej, zmierzając w stronę zamku. Niestety, wypadł z szyn, motorniczy wypadł przez przednią szybę, pokaleczył się, natomiast na szczęście pasażerom cieszyńskiego tramwaju nic się nie stało. Tramwaj miał później być z powrotem ustawiane na szynach, przez co, jak, nie wiadomo. Być może były to po prostu konie, które do tego zostały zaprzęgnięte i ten wagon ustawiały z powrotem na szynach. Ale wracając do ulicy Szersznika, po przebyciu tejże ulicy wagon znajdował się na Górnym Rynku. Na Górnym Rynku był kolejny przystanek. I po jego przejechaniu tramwaj zmierzał do ostatniego, finalnego przystanku zwanego ulicą Bielską, który znajdował się na wyższej bramie. Tam tramwaj kończył bieg, jak tak Państwu mówiłem na początku, po przestawieniu pantografu, właściwie nie pantografu, tylko odbieraka lirowego, przejściu motorniczego w drugą stronę, zmierzał on z powrotem. Jeżeli chodzi o częstotliwość kursów, to na przystanku średnio oczekiwało się na tramwaj od 10 do 12 minut. Tak mniej więcej z taką częstotliwością te wagony jeździły. Co ciekawe, kursowanie tego wagonu jako ostatniego z wyższej bramy miało miejsce o godzinie 22:42. Wagon zjeżdżał do dworca w czeskim Cieszynie, no wówczas to nie czeski Cieszyn, ale jeden Cieszyn, czyli do dworca kolejowego. I następnie zmierzał z powrotem, ale uwaga, jechał tylko do ulicy Zamkowej. Z ulicy Zamkowej zjeżdżał na bocznicę, która miała 631 metrów i kierował się w stronę zajezdni. O samej zajezdni, no, zlokalizowana była tuż obok elektrowni, która rok przed wprowadzeniem cieszyńskiego tramwaju na szyny pojawiła się w mieście, zasilała tą całą linię elektrycznego tramwaju. Była ona niewielka, ale mieściła wszystkie cztery wagony cieszyńskie. Wyposażona była w kanały naprawcze. Tam również zlokalizowane było biura obsługi całego tramwaju. Cóż, w obecnej chwili w Cieszynie nie ma czegoś takiego jak komunikacja nocna. Natomiast jeżeli chodzi o cieszyński tramwaj, to już w początkach jego istnienia o czymś takim pomyślano. Gdyż wiadomo, że w Sylwestra taki środek transportu jest ze wszechmiar przydatny. I już w tym roku 1911 tramwaj cieszyński kursował dłużej niż do tej 22, a mianowicie do godziny 1 w nocy, kiedy to mógł również obsługiwać pasażerów, którzy wracali z różnorakich imprez. Tym sposobem w Cieszynie jednak kiedyś funkcjonowała komunikacja nocna. Jeżeli chodzi o obsługę cieszyńskiego tramwaju, składała się ona początkowo z dwóch osób. Motorniczego, co jest oczywiste, ale także kontrolera biletów. Początkowa grupa
która miała obsługiwać cieszyńskie tramwaje, szkoliła się we Wiedniu, kolejne już były szkolone na miejscu i tak ten tramwaj w takiej obsłudze właśnie kursował po ulicach naszego miasta. Jeżeli chodzi o środki, które umożliwiały skorzystanie z transportu tramwajowego, to oczywiście były to bilety. Tak? Początkowo były to zwyczajne bilety papierowe, kontrolowane właśnie przez tego kontrolera biletów, który kasował je, gdyż tutaj Państwo widzą bilety na jednokrotny przejazd bez możliwości przesiadki, tak jak zaznaczono na tym bilecie. Natomiast wydawane również były bilety na przejazdy roczne i miesięczne, także można było dzięki temu skorzystać wielokrotnie na jednym bilecie z usług cieszyńskiego tramwaju. Oczywiście dzieci miały zniżkę. Wprowadzono jednak pewne udogodnienia, mianowicie dzieci, które miały mniej niż 1,30 m wzrostu, prawdopodobnie przy wejściu do cieszyńskiego tramwaju, tak przynajmniej było, jeżeli chodzi o na kolejkach, które kursowały w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim, umieszczono po prostu znaczek, który umożliwiał motorniczemu sprawdzenie, zweryfikowanie, że to dziecko faktycznie ma 1,30 m wzrostu i dzieci wyższe, które posiadały legitymację uczniowską, mogły korzystać z cieszyńskiego tramwaju ze zniżką. Osoby dorosłe musiały płacić, że tak powiem, za bilet normalny. W krótkim czasie jednak zrezygnowano z biletów papierowych. Być może chodziło o koszty, być może taka była ogólna tendencja i wprowadzano żetony tramwajowe, które zresztą pojawiały się w szeregu innych miast, które sieć tramwajową posiadały. Były to żetony wykonane albo z mosiądzu za 6 halerzy, czyli przejazd dla dziecka, bądź aluminiowe za 12 halerzy. Zrezygnowano wówczas z stanowiska kontrolera biletów. Te jakby płacidła, tak, sprawdzał, weryfikował motorniczy, który do tego posiadał specjalne, jak to było określone, urządzenie. Mianowicie była to po prostu skrzynka z kawałkiem szkła, gdzie osoba chcąca skorzystać z przejazdu wrzucała tenże żeton. Motorniczy widział, że ten żeton faktycznie został wrzucony i wpuszczał taką osobę na pokład cieszyńskiego tramwaju. W kolejnych latach po zakończeniu Wielkiej Wojny problemem stała się szalejąca inflacja. To między innymi było przyczyną likwidacji cieszyńskiego tramwaju w roku 1921. Była to ogólna tendencja we wszystkich krajach po zakończeniu Wielkiej Wojny. Nie inaczej było na pograniczu, bo tutaj od roku 1920 tramwaj był tramwajem międzynarodowym. Zatem bilety drożały. Niestety nie mamy jakoś tych biletów z końcowej fazy funkcjonowania tramwaju. Mamy jeden, który jest za 50 halerzy, który jest prawdopodobnie z okresu końca Wielkiej Wojny, początku, że tak powiem, okresu po rozpadzie Austro-Węgier. To było, ta zwiększające się koszty utrzymania tramwaju było z jedną z przyczyn jego zawieszenia, bo początkowo myślano tylko o zawieszeniu, ale także inne były jego przyczyny. Mianowicie zatrzymywanie się na moście, który stał się mostem granicznym. Obydwie służby obu krajów, czyli Polski i Czechosłowacji, które powstały tutaj na tych terenach, przeszukiwały wóz ze względu między innymi na przemytnictwo. Także wóz długo stał na tym moście, zatem właściwie przejazd nim nie był korzystny, dlatego że szybciej można było dotrzeć niejednokrotnie w docelowe miejsce pieszo. No i jak to się ostatecznie potoczyło? Na początku kwietnia 1921 roku, konkretnie 2 tego kwietnia, cieszyński tramwaj wyjechał po raz ostatni. Miał jeździć dłużej, ale wzmożone kontrole na moście i być może zablokowanie ruchu związanego z niedaleką wówczas wizytą Wincentego Witosa w Cieszynie spowodowało, że ten tramwaj już nigdy nie wyjechał regularnie na ulicę miasta. Była jeszcze jedna ostateczna pożegnalna jazda wagonu tramwajowego, natomiast o niej żadna z gazet ówczesnych cieszyńskich nie wspomina.
Mamy relację tylko ostatniego motorniczego, który prowadził ten wagon tramwajowy po cieszyńskich ulicach. Wagony odstawione zostały do zajezdni, która znajdowała się wówczas po polskiej stronie. Strona czeska oczywiście również rościła sobie do nich prawa, no bo dlaczego nie, również poruszał się po ulicach ówczesnego czeskiego Cieszyna. Ale w krótkim czasie wagony zostały sprzedane do Łodzi, przy czym jeden okresowo znajdował się również w niedalekim Bielsku. W Łodzi te wagony okazały się być troszeczkę za małe do potrzeb tego miasta, zatem znalazły się na liniach, które docierały do miasta spod Łodzi. Mianowicie były to linie do Rudy Pabianickiej, Pabianic i tam te wagony cieszyńskie kursowały. Jak się okazało, ich eksploatacja była o wiele dłuższa w Łodzi niż w samym Cieszynie. W Cieszynie to było tylko 10 lat, natomiast łódzkie tramwaje kursowały nie dość, że w okresie II wojny światowej, gdzie zostały przemalowane i charakteryzowało się tym, że woziły tylko i wyłącznie Niemców jako tak zwane Sonderzugi, które dowoziły ich po prostu do miasta Łodzi z podmiejskich lokalizacji, gdzie oni mieszkali, ale również po wojnie one były eksploatowane i jako głównie jako wozy dodatkowe przy jakimś większym nasileniu. W Łodzi one oczywiście przechodziły rozmaite przebudowy, rozmaite dodatki były do nich montowane, natomiast kursowały właściwie przez wiele, wiele lat. Jeżeli chodzi o samo miasto Cieszyn, to pozostałością po tych tramwajach pozostało torowisko. One w centrum miasta zostało właściwie zlikwidowane do roku 1923. Natomiast w różnych miejscach, w czeskim Cieszynie, ale również na końcowym odcinku ulicy Wyższa Brama, te szyny były o wiele dłużej, wiele, wiele dłużej, mianowicie jeszcze w latach 30. one się tam znajdowały. W prasie można znaleźć informacje o tym, że w roku 1938 miasto przekazuje część szyn Liceum Osłuchowskiego, które później te szyny znalazły się, zresztą do dzisiaj istniejącym mostku w Lasku Miejskim nad Puńcówką. Tam te szyny, przynajmniej w części, znalazły zastosowanie. Poza tym one również były wykorzystywane do bieżących budów. Przykładem są chociażby kamienice przy ulicy Szersznika, gdzie one zostały zabudowane jako elementy nad wejściem jednej z kamienic. Podczas remontu było to widoczne, zostało to udokumentowane. No i tak zakończyła się historia cieszyńskiego tramwaju. Natomiast wracając do istnienia i funkcjonowania tej cieszyńskiej linii tramwajowej. Pracownicy, którzy pracowali na tym tramwaju, musieli oczywiście posługiwać się językiem niemieckim, co często było elementem spornym dla prasy polskojęzycznej, która zarzucała, że na przykład któryś z motorniczych nie udawał przynajmniej, że nie rozumie języka polskiego i nie chciał wpuścić polskich osób posługujących się tym językiem, czy stwarzał jakieś utrudnienia. Wszystkie oznakowania na tym tramwaju były oczywiście w języku niemieckim. Tak? Tabliczki kierunkowe, Bielice Strasse czy Bahnhof były oczywiście w języku niemieckim, także wszystkie napisy, czyli taki na przykład przy wejściu nie wskakiwać do tramwaju w ruchu, również były w języku niemieckim. Sytuacja zmieniła się podczas Wielkiej Wojny. Tutaj pojawiały się dosyć niebezpieczne dla funkcjonowania cieszyńskiego tramwaju sytuacje, kiedy po prostu w pewnym momencie roku 1917 mogło zabraknąć kadry, która miała ten tramwaj obsługiwać, dlatego że te osoby znalazły się na liście, która miała wyjechać na front. Podjęto oczywiście szybkie kroki zmierzające ku temu, żeby oszczędzić tych ludzi, tak, i oszczędzić dzięki temu kursowanie cieszyńskiego tramwaju. Udało się, to i ostatecznie te osoby, przynajmniej w tym roku 1917, kiedy miałyby zostać powołane do tego wojska, na front nie wyjechały i tramwaj cieszyński mógł kursować dalej. Wprowadzano również możliwość pracy kobiet, która wcześniej na cieszyńskim tramwaju nie występowała. W roku 1917 również kobiety mogły zostać kontrolerami biletów na tym cieszyńskim tramwaju. Były to osoby w wieku lat 22 do 35. Pierwszeństwo miały wdowy po poległych na frontach Wielkiej Wojny. I co ciekawe, tutaj już wprowadzono konieczność posługiwania się językiem niemieckim, ale również językiem
polskim. Cóż jeszcze można powiedzieć o tym cieszyńskim tramwaju? No, podział miasta w roku 1920 również zadecydował o zmianie wyglądu tego tramwaju. Został on po prostu przemalowany na kolor zielony, który nikogo nie drażnił, dlatego że można było powiedzieć, że to są kolory barwy na przykład Polski, tak? Czy barwy Austro-Węgier, od których się wówczas odcinano. Tramwaj do końca swojego funkcjonowania w roku 1921, od roku 1920, wszystkie wagony zostały w Cieszynie pomalowane na kolor zielony. Tramwaj niejednokrotnie uwieczniany jest na wielu pocztówkach. Był on wdzięcznym tematem dla takich wydawnictw, jak również na wielu zdjęciach, które Państwo mogą oglądać nie tylko w internecie, ale również tutaj w Muzeum Śląsko-Cieszyńskiego. Mają Państwo piękne zdjęcie powiększone z początku funkcjonowania tejże linii, gdzie możemy zobaczyć nie tylko motorniczego, ale również kontrolera biletów. I widać, że no, są oni zadowoleni ze swojej pracy, gdyż taka praca no, być może nawet nobilitowała. No, przede wszystkim nobilitowała na pewno miasto Cieszyn, gdyż nie wszystkie miejscowości mogły poszczycić się takim nowoczesnym wówczas środkiem transportu. Jeżeli chodzi o samą jeszcze linię tą tramwajową, była ona linią wąskotorową. Cóż to znaczy? Otóż w kolejnictwie, w transporcie szynowym zasadniczo wyróżniamy różne szerokości torów w zależności od tego, jakie przyjęły dani operatorzy. Na kolei sterusuje się tak zwany normalny rozstaw torów, który jest charakterystyczny przynajmniej dla zachodniej kontynentalnej Europy. Natomiast cieszyński tramwaj charakteryzował się wąskim torem. Mianowicie ten tor miał po prostu 1 metr szerokości. Zresztą tutaj szynę tego cieszyńskiego tramwaju, która prawdopodobnie została wykonana w Trzynieckiej Hucie, Państwo mogą podziwiać na ekspozycji w Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Jeżeli chodzi o to, co pozostało po tym cieszyńskim tramwaju, co możemy zobaczyć, oprócz tego oczywiście, co jest w Muzeum Śląska Cieszyńskiego, ale na ulicach naszego miasta, to, co Państwo pewnie być może zauważyli, no w kilku miejscach znajdują się rozety, ozdobne rozety, które służyły do zawieszenia elektrycznej sieci trakcyjnej na tymże tramwaju. One były lokalizowane w newralgicznych miejscach, gdzie napięcia, naprężenia dla tej sieci były znaczne i takie odsprężynowanie było konieczne po prostu na niektórych budynkach. One do dzisiaj pozostało ich kilka na cieszyńskich budynkach, są one zabezpieczone przez obecnych zarządców, są one bardzo dobrze, że tak powiem, wyeksponowane. Pozostała również na krańcowym odcinku w okolicy Wyższej Bramy być może jeden rozjazd. To na razie nie jest pewne. Pewne prace, które zmierzają do tego ostatecznego ustalenia, czy ten rozjazd jeszcze się tam znajduje, na pewno znajdował się tam jeszcze w latach 60., będą prowadzone. Także sprawdzę na pewno, czy ten rozjazd jeszcze gdzieś się tam znajduje. Dobrze byłoby go wyeksponować przynajmniej w tym miejscu, jeżeli nie pozyskać do zbiorów muzealnych. No, zbiory muzealne, jak Państwo widzą, obejmują również część podstawy słupa elektrycznej sieci trakcyjnej cieszyńskiego tramwaju. Jest tutaj napisane, kto ten słup wytworzył, to jest Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, czyli firma, która nie tylko wyprodukowała elektryczne elementy oprócz silnika cieszyńskiego tramwaju, ale również obsługiwała tą linię, która później przeszła w końcowym czasie na własność miasta Cieszyna. Cóż Państwu jeszcze mogę powiedzieć na temat, że powiem, bieżących prac dotyczących historii cieszyńskiego tramwaju? No, cały czas co nieco udaje się uzyskać. I tak między innymi dzięki panu Czesławowi Krainie dotarliśmy, właśnie on dotarł do bardzo ciekawego elementu, mianowicie prawdopodobnie jedynego cieszyńskiego przystanku tramwajowego, który był zadaszoną wiatą, zlokalizowaną przed dworcem kolejowym, no obecnie w czeskim Cieszynie. Był to niewielki budynek, w którym można było spocząć, czekając na ten tramwaj. Jak Państwo słyszeli, no, czas oczekiwania to było około 10-12 minut, więc trochę to trwało.
Co ciekawe, jest on również zmiankowany w prasie. Tam swego czasu ktoś zgubił portfel. I ogłoszenie o zgubieniu portfelu na przystanku tramwajowym właśnie przed tym dworcem cieszyńskim zostało umieszczone w takiej prasie. No być może ten portfel został w końcu odebrany przez prawowitego właściciela. Jak Państwo widzą, cieszyński tramwaj również znajduje miejsce wśród współczesnych modelarzy. Tutaj przed Państwem tramwaj, który został wykonany przez Damiana Kazimierczaka. Te modele również są dostępne w sprzedaży, jeżeli ktoś ma takie możliwości i umiejętności. Można taki tramwaj sobie samemu zbudować w domu. Jeżeli ktoś ma dzieci, można również taki tramwaj zbudować z klocków Lego. Jest mój projekt konkretnie dostępny w internecie, więc każdy może mieć taki cieszyński tramwaj tylko i wyłącznie dla siebie. Jeżeli chodzi o akcje, które teraz obecnie współcześnie związane są z tym cieszyńskim tramwajem, no to szereg różnych działań z nimi jest związanych. Ostatnio powstała gra planszowa. Planowany jest również przeze mnie film, który powiedzmy ma przedstawiać w czasie rzeczywistym, jak ten tramwaj poruszał się na ulicach czeskiego i polskiego Cieszyna obecnie, no, czyli Cieszyna, z przejazdu, który wykonałem w tym roku, natomiast no, on wymaga trochę więcej obróbki i udźwiękowienia, więc trochę na niego Państwo zapewne poczekacie. No cóż, mam nadzieję, że przynajmniej tak skrótowo jakoś Państwu przybliżyłem ten cieszyński tramwaj. W przyszłym roku miejmy nadzieję, że spacer z cieszyńskim tramwajem odbędzie się w terminie lutowym, tak jak zazwyczaj się odbywał, i z panem Leszkiem Lipsą, którym najczęściej prowadzę ten spacer, będzie miał miejsce. No, myślę, że kontakt z Państwem no, jest ze wszech miar lepszy. Mogą Państwo wtedy zadawać pytania, ja mogę też się od Państwa wiele nauczyć, czy dowiedzieć o tym cieszyńskim tramwaju. No ale myślę, że przynajmniej w tej formie jakoś możemy uczcić tę rocznicę setną likwidacji i 110. uruchomienia cieszyńskiej linii tramwajowej. Dziękuję Państwu bardzo.